Oto teatr, przyszedłeś, boś chciał, bo tu mądrzej lub chociaż zabawniej. Bo wiadomo, kto gra, z kogo śmiech, nad kim łza i że nic się nie stanie naprawdę. Nam wolno rolę odegrać i wyjść, nie musimy zabierać jej w życie. Mylić jawy i snu, to jest teatr i tu kłamstwo swoje granice zna. O, ten teatr tam obok nas nie zna granic, patosu ni blani. Historia teatru Kabaj rozpoczęła się w małej miejscowości Piskorowice, a wszystko to za sprawą jednej wyjątkowej i bardzo miłej pani. Barbary Gajewskiej. Ale może niech sama wam powie, skąd wzięła się jej pasja do teatru. Moja pasja do teatru, myślę, że początki były jeszcze w szkole, może troszkę podstawowej, ale głównie w szkole średniej. I tam graliśmy bardzo poważne rzeczy i troszkę mniej. I to były początki mojego życia teatralnego. Moje marzenia dziecięce, kiedy oglądałam właśnie taki teatrzyk Złote Wrota. Ten teatrzyk był muzyczny. Śpiewali, mieli piękne dekoracje, stroje i zachwycali tym, co robią. I tak mi zostało to w pamięci, że zawsze myślałam, że chcę mieć swój teatr i chcę mieć te dzieciaki. No i miałam. Zaczęło się to wszystko od naszego debiutu w przedstawieniu pod tytułem Fraszki szkolne Igora Sikiryckiego, które miało być wystawione z okazji otwarcia sali gimnastycznej w 1989 roku. Nasz teatrzyk jeszcze wtedy nie istniał. W tym montażu braliśmy udział jako poszczególni uczniowie klasy 4 A i 4 B. Wreszcie postanowienie. Właściwie to nie z naszej głowy ono wyszło, a z głowy pani Barbary Gajewskiej. Ona to reżyserowała oba poprzednie przedstawienia, a teraz zobowiązała się pełnić rolę naszej szefowej. Tak, tak, tak. Rzeczywiście były to fraszki Sikiryckiego, które były podstawą do tego, żeby ułożyć piosenki, układy taneczne, też i teksty mówione. I to wszystko było dla tych dzieciaków chyba bardzo zajmujące, bo bardzo chętnie przychodzili na próby, nie w ramach zajęć lekcyjnych, tylko ponad to. No i zapadła jakaś taka decyzja, coś byśmy dalej zrobili. Nasze pierwsze wypłynięcie na szerokie wody. Czerwiec 1990 rok. Ma się rozumieć, że przygotowaliśmy się i za naszą pracę zostaliśmy wynagrodzeni, ale to później. No więc braliśmy udział w wojewódzkim przeglądzie teatrów szkolnych w Rzeszowie. Jak to ładnie brzmi, prawda? Było tam 16 teatrzyków z całego województwa. Znaleźliśmy w paru teatrzykach godnych przeciwników. Czuliśmy się trochę nieswojo na olbrzymiej scenie i pod wzrokiem jury. Lecz dziwna rzecz. Żadne z nas nie odczuwało tremy. Po tylu próbach tekst umieliśmy już na blachę. Oraz, nie chwaląc się, znaliśmy już sporo tajników dobrej gry. To pewnie sprawiło, że otrzymaliśmy jedno z trzech wyróżnień. Wtedy obowiązywał kolejny etap, więc etap powiatowy, wojewódzki, międzywojewódzki i dopiero jak już było powiedziane, że można nagrywać kasetę i wysłać do Kielc, a oni zweryfikują i stwierdzą, że się nadajemy na ten festiwal, to dopiero można było zacząć myśleć o wyjeździe na właśnie festiwal i organizować pieniążki na ten wyjazd. Nie było to na tej zasadzie, że jest festiwal, zgłaszamy się, jedziemy. To musiało być podbudowane bardzo, bardzo ciężką pracą, ale też musiało być, może nie użyję tego słowa zabawą, ale jednak taką pasją dla tych dzieciaków, żeby chcieli, a chcieli.
Wszyscy wiemy, że czasami nie da się zatrzymywać. A przydałoby się, bowiem mamy teraz nawał pracy, gdyż przygotowujemy się do konkursu. Międzywojewódzkiego konkursu. Teraz jest wiosna, no a w domu coraz więcej prac polowych. A wielu z nas nie może pogodzić prób i obowiązków. Oczywiście ci starsi, bo młodsi i tak już są zajęci. Przygotowują się z paniami wychowawczyniami do konkursu poświęconego Wandzie Chotomskiej, więc to i tak dużo jak na maluchów. Ale już teraz wyciągamy śmiałe wnioski. Skoro najpierw zwyciężyliśmy w konkursie wojewódzkim, teraz przygotowujemy się do międzywojewódzkiego. Kiedyś było tak, że dzieci pracowały w polu. Nie było gadania, przychodziły ze szkoły i miały pracować, bo były uprawy truskawek, kalafiorów. Takie były piskorowice. No i cóż, było parę razy, że musiałam zaglądać do domu, tłumaczyć mamie czy tacie, że no jest próba, że na próbie muszą być wszyscy, bo inaczej tracimy czas, ale to było jeszcze początkowo niezrozumiałe. I myślę, że ta cała sytuacja polegała na rozmowach z rodzicami, przekonywaniu, nie naciskaniu, na dobrej woli obydwu stron. I te dzieciaki, jeszcze raz powtarzam, w większości były dobrymi uczniami. I jeszcze pamiętam, jak pani nas trabantem dochodziła. 9 osób się mieści. Tak, z mawek i bagażniku zawsze wracał. Patrzy jeździć na podłodze i my kładziemy się, bo strach jeździć z mamą. Kładli na to. Wszyscy do trabanta zsyłamy właśnie od bagażnika albo na podłogę. Ja pamiętam z trabantem taką sytuację. Jechaliśmy na próbę tutaj i Magda Wylaś, ta malutka jeszcze wtedy była, miała taką czapkę, zima była w ogóle i w którymś momencie tu na zakręcie obróciło nas, a Magda wylazła tam zza tego siedzenia, czapkę podniosła, bo spadła jej na oczy. Proszę pani, a co się stało? Jedziemy dalej. Powzięłam decyzję, jak pierwszy raz jechali, że dzieci nie płacą nic za ten wyjazd. Zdarzyło się raz, że wygraliśmy jedną z głównych nagród na międzywojewódzkim przeglądzie teatru w Strzyżowie i to były pieniążki od kuratora oświaty. Dostaliśmy piękny puchar, a tam już była odpowiednia dedykacja, no i bardzo się cieszyliśmy. Trzydniowy? A jakże! Pobyt w Strzyżowie dostarczył nam wielu emocji. Choć pierwsze miejsce nie było niespodzianką, zajął je balet, który bardzo nam się podobał. My dostaliśmy puchar kuratora oświaty, a w nim pieniądze na wyjazd do Kielc na festiwal oraz wyróżnienie Ministerstwa Kultury i Sztuki. Zabrakło pieniędzy, więc pomógł nam pan Marek Kraus, wtedy dyrektor Goku Giedlarowa. Czasami sponsorzy, a czasami korzystaliśmy, pisząc wnioski, z Fundacji Batorego, które to wnioski wspomagał nam pracownik Urzędu Gminy. Mieliśmy wielką radość, jak się dowiedzieliśmy, że pieniądze na tenże wyjazd są z Fundacji Batorego przeznaczone na nasz wyjazd. Musimy tylko odpowiednio zareklamować, opisać to, co było i to też było. Teatr Kabaj pamiętam z takiej niecodziennej sytuacji. Było zagrożenie, że Teatr Kabaj nie pojedzie na festiwal do Kielc. Pani Basia jak zawsze zrobiła wszystko, żeby jednak ten teatr pojechał. Ja w tym czasie byłem na urlopie i pracowałem, bo budowałem swój dom. I ten dom, akurat zdarzyło się tak, że stałem dosłownie przy betoniarce. Pani Basia do mnie przyjechała i poprosiła mnie, żebym na chwilę sobie przerwał tą pracę przy tej betoniarce i udał się do Domu Kultury, żebyśmy mogli zrobić ten przelew i żeby Teatr Kabaj mógł pojechać właśnie na ten festiwal. To było takie niezwykłe właśnie, że pani Basia miała taką wielką determinację do tego, żeby jednak doprowadzić do tego, żeby ten teatr pojechał. Nareszcie!
Wreszcie! Po tygodniach prób i oczekiwań wyruszyliśmy do Kielc na 19. Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej. Wyruszyliśmy z wigorem, humorem i na prędce wymyśloną nazwą Kabaj. Godzinnej jeździe autokarem dotarliśmy do naszego internatu. Następnie był obiad, a w międzyczasie zrobiliśmy śpiewaną próbę. Wieczorem poszliśmy na kadzielnię na koncert inauguracyjny festiwalu. Następnego dnia w sobotę mogliśmy się naocznie przekonać o skuteczności pobudki granej bardzo głośno na trąbce. I tak jeszcze przez 2 tygodnie. O, to było dobre. Było dobre. Dzień w dzień. Tak, na to, i hejno na trąbce. I szedł z jednego do internatu, potem do drugiego, żeby wszyscy mi słyszeli na pewno. Przed każdymi drzwiami. Dziesiątego lipca, gdy tylko dzionek zaświtał, popędziliśmy do radia na nagranie. Po przyjściu do studia stwierdziliśmy, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Panowie realizatorzy okazali się mili i w końcu nagraliśmy wybrane scenki. Podobno dobrze. Jedyne, co pamiętam tak najbardziej, to właśnie nagrywanie tego playbacku, bo wszystko, co przedstawialiśmy na kadzielni, było z playbacku. Nie tylko piosenki, ale całe dialogi leciały z playbacku. Musiałam słuchać tego, co leci i jednak dostosować ten ruch ust, żeby to wyglądało bardzo naturalnie, że to jednak my mówimy, a nie playback. Ale najbardziej pamiętam Renatę, która była tak mała, że nie dostawała do mikrofonu i trzeba ją było postawić na skrzynce plastikowej. Dałam ratę. To mi najbardziej utkwiło z tego nagrywania. W roku 1992 nie przyznawano nagród, to też każdy uczestnik otrzymał taką samą zieloną jodłę. Ale ciężko oczekiwać, by tak świeży teatr miał od razu zdobywać największe wyróżnienia. Zajmuje to długą drogę i mnóstwo prób, a nie, chwila. Zdobyli złoto już w następnym roku. No i odczytanie jest tych jodeł, więc jest jodła brązowa. Dobrze, podoba nam się ten teatr. Jest jodła srebrna. Okej, okay. Niektórzy już zaczęli się rozbierać z kostiumów, już są w garderobach, nie patrzą na to wszystko, co się dzieje i w pewnym momencie czytają właśnie jodłę złotą. I takie zawieszenie i pada teatr Kabaj. Ja pamiętam, już w ogóle zeszliśmy, chyba poszliśmy się przebierać do garderoby i wtedy któryś z chłopców, nie pamiętam który, przybiegł, że pani nas właśnie woła, bo są ogłaszane wyniki. Ja już pamiętam, że nawet tą suknię chyba ściągłam i właśnie Eryka chyba, ty się daj suknię, właśnie z nas pan pozbierałaś. Wy... Zawsze byłam silna. I właśnie jeszcze Renata. I myślę, że dopiero pozakładałyśmy te suknie i dopiero dołączyłyśmy. A po południu wielki moment, przygotowywana przez szereg dni premiera. Występ wypadł dobrze, spektakl podobał się. Po przedstawieniu wielka niespodzianka, rozdanie jodły. I co się stało? Przekroczyliśmy nasze najśmielsze marzenia. Zdobyliśmy złotą jodłę! Radość szalona, pomieszana ze łzami szczęścia. Eryka śpiewająca finałową piosenkę Przyjaciele sama nie wierzyła w swoje szczęście. Jak potem powiedziała, dobrze, że ze mną śpiewał pan akustyk, bo łzy wzruszenia nie dałyby mi zaśpiewać ładnie na bis. Gratulacje, owacje, to dla nas. Dlatego teatru z miejscowości, którą trudno znaleźć na mapie. To było ogromne takie emocjonujące bardzo, prawda? Więc to było takie...
i szok. Szok, tak. I no, jak widać, po prostu samo za siebie mówi. Ale wtedy to był moment tak wzruszający. To jest moment, kiedy człowiek się cieszy i płacze z tej radości. Eryka, która była solistką, Maja też śpiewa, ale tą finałową piosenkę by nie zaśpiewała nigdy w życiu, gdyby nie akustyk wziął jeszcze drugi mikrofon i ktoś jej tam wspomógł, żeby zaśpiewała, bo ta piosenka z naszego spektaklu była również piosenką finałową spektaklu pana Jana Harendy. Właśnie, przypomniało mi się, że takim ogromnym przeżyciem, nie powiem, że to jest pozaobozowe, był fakt, że na wyjeździe w Kielcach spotkałam Krzysztofa Tyńca i mam zdjęcie pamiątkowe z nim. To było dla mnie niesamowite przeżycie, że ktoś, kogo widzę na ekranie telewizora, siedzi obok mnie i ze mną rozmawia. Taki żywy, prawdziwy, nie ze szkła. Więc to na pewno jest takie wspomnienie, które zostało, bo mam... Na holu to zrobiłem. Tak, mam się chwalić później wszystkim, że rozmawiałam z prawdziwym aktorem. W Kielcach na festiwalu, bo tu ciągle do niego wracam, tutaj praca nasza była z wieloma aktorami i reżyserami. To były czasy Gerarda Nowaka, reżysera, Mariana Pysznika, który jak się okazało, pochodził z Jarosławia. Aleksander Pałac, też reżyser, ale też tak bezpośrednio, już na warsztatach teatralnych chociażby. Cały czas wspominają Barbarę Grochmalską z Poznania, tą, która grała właśnie w Pociągu do Hollywood, jej ciepło, jej zrozumienie wielu rzeczy dla dzieci. Jana Harendę, który przepięknie artykułował samogłoski i uczył takiej dyscypliny wielkiej. Była cała ekipa baletowa od profesora Skrzeczki ze szkoły baletowej z Gdańska. Ja pamiętam takiego gościa, nie wiem, się Kogut nazywał przecież, taki choreograf główny. To właśnie on nas tam ustawiał. Tak, taki, to czemu Kogut? Możemy psywać taki Kogut. Był taki malutki, a taki. Druga sytuacja, jodła srebrna, którą dostaliśmy w 1998 roku za Tymoteusza Rym-Cim-Cim. Była też opłakana łzami szczęścia. Ja pamiętam Józek i inni, którzy grali w tym spektaklu. Proszę pani, dlaczego my płaczemy? Przecież my się cieszymy. A na to wszystko ci pleść trzeba trzy. Stopę przezwisko, które brzmi miś rycinci. Bardzo wesołe, bardzo fajnie wspominam. Chociaż była wtedy malutka bardzo. Brały udział moje koleżanki z klasy. Pamiętam tam, że Józek bardzo tam krzyczał na tym przedstawieniu, tak z przejęciem miał taką rolę. Dwa, trzy, cztery. A gdzie piąte? Nie ma piątego! Ja z Kielc to akurat jeszcze pamiętam. Chyba to było przy Tymoteuszu. Przyszłam sobie do pokoju, leżę na łóżku i wpada Kamil Brzuska? Dobrze mówię? Tak. Wpada do pokoju, Maja masz psa. Ja się patrzę na niego jak na jakiegoś idiotę. Wchodzi Sebastian Fus z pieskiem małym, brudnym, śmierdzącym, z długaśnym ogonem i przynosi mi psa. Oni wracali z teatru, z jakichś występów i się po prostu przyplątał i za nimi szedł. O! O! Jaki miły piesek! Kochany piesek, biedny, brudny, pewnie głodny. To, co się rozegrało wtedy, jak Maja spotkała tego psa, to było tak jakby wyjęte z tego scenariusza. Jedni chcieli psa, drudzy nie. Czemu go kąpiesz? No i piesek został. Ja pod twoją informację, że tata weterynarz, to od razu bez problemu pieska dali i pojechał do was. Co mi radzicie? Puścić go, czy nie? No tak, dobrze wam radzić.
a potem tata komu da lanie? Wam czy mnie? No to go nie wpuszczę. Bardzo mile te baseny właśnie wspominam. Pierwsza rura do zjeżdżania była w Polsce. Po śniadaniu pani Basia zatelefonowała na basen Perła do Nowin. Okazało się, że zespół Rudzianie też tam jechał, więc pojechaliśmy razem z nimi. Kiedy przybyliśmy na miejsce, zauważyliśmy ogromną rurę, która wiła się jak serpentyna na zewnątrz budynku. Każdy miał ochotę zjechać i tak też się stało. Wszyscy zjechali z wielkim piskiem. Było szaleństwo. Jedna z pierwszych rur przy basenach była Nowiny bodajże, tak, Nowiny, ta pływalnia. Owszem, byłam w stroju kąpielowym, za bardzo nie pływałam. Stałam przed rurą i robiłam zdjęcia każdemu, który zjeżdżał. No i potem wszystkie te zdjęcia były wywołane, przekazane i pozostały pamiątką. Ponad 2 tygodnie pobytu w Kielcach minęły niepostrzeżenie. Dziś musimy wyjeżdżać. Zajęci pakowaniem bagaży i sprzątaniem w pokoju, nie zapomnieliśmy o naszych konsultantach. Pożegnaliśmy każdego z nich z osobna. Po apelu wyruszyliśmy w drogę powrotną do Piskorowic. Ze smutkiem żegnaliśmy Kielce, które w czasie pobytu na festiwalu były naszym drugim domem. Teatr Kabaj pracował nieustannie. Co roku jakaś premiera, co roku jakiś udział w konkursach recytatorskich, aż dotarliśmy do roku 1999, kiedy obchodziliśmy 10-lecie. Zaprosiliśmy gości honorowych, jak również gości ze świata artystycznego. Były fajne gienki. Był zespół Leliwa, kapela zespołu Leliwa, Kamila Latusek tuż po sukcesach w Drodze do Gwiazd. I to wszystko złożyło się na przepiękny występ, jak również późniejsze chwile razem z naszymi gośćmi przy ognisku w ramach Święta Pieczonego Ziemniaka, bo taka impreza łączyła te dwa światy. Musimy również myśleć o zbliżającym się 10-leciu istnienia naszego teatrzyku. Rozpoczęliśmy już przygotowania. Część wytrwale pracuje na próbach, a inni zajmują się stroną organizacyjną. Mamy nadzieję, że spektakl spodoba się widzom. Zbigniew Janusz napisał po naszym 10-leciu taki piękny artykuł Teatr nasze alter ego. Przeglądał nasze kroniki i cóż zauważył? Zauważył, że Barbara Gajewska, magister biologii pod mikroskopem, a za teatralnego bakcyla, jakiego zaszczepiła w dziecięcych sercach, otrzymała nagrodę ministra edukacji, gdzie ta informacja pojawiła się właśnie na tym uroczystym koncercie. Było mi bardzo miło. Cieszyłam się z tego wyróżnienia, bo to nie tylko moje wyróżnienie, ale też wyróżnienie wszystkich dzieci przez te lata, które miały przyjemność ze mną pracować. Teatr Kabaj istniał dzięki pani Barbarze Gajewskiej. Jednak gdy pani Barbara objęła stanowisko dyrektora szkoły w Piskorowicach, teatr musiał zejść na dalszy plan. Nie jest to jednak koniec jego historii. W 2002, a właściwie 2003, zostałam dyrektorem zespołu szkół. I jest to praca urzędnicza. Nie da się zbytnio myśleć artystycznie, po prostu nie ma czasu. I ostatni spektakl to był Trędowaty, bo niekochany, bardzo taki mądry spektakl. Jak niedawno patrzyłam, to od tego czasu wiele teatrów to zrobiło. Ja pamiętam, taka mała dygresja, że byliśmy na przeglądzie teatrów bodajże w Wieżawicach i był nieoceniony pan Czesław Drog, o którym nie wspomniałam, że strzelałam, był tam zawsze. Od zawsze, od kiedy pamiętam, a pan Czesław Drąg z radością siadł między nami i szepnął mi do ucha: pani Basiu, to jest to. No tak, ale mówię, teraz już będę robić co innego. Z WDK-u przyjechał pan Czesław Drąg, na pewno pani Barbara pamięta pana Czesława, to był główny instruktor, który zajmował się teatrem. No i on niejednokrotnie robił nam takie konsultacje, przyjeżdżał tutaj do GOK-u i ja go wtedy właśnie zaprosiłem na próbę, ale Teatr Kabaj miał właśnie przygotowany cały spektakl.
Jak zobaczył ten spektakl, to powiedział w ten sposób, że Warszawa ma swoje metro, a Piskorowice mają swój kabaj. I to było takie po prostu niezwykłe, pamiętam to, wspominam. I nieraz nawet teraz, jak się widzimy, choć już pan Czesław jest na emeryturze zasłużonej, to zawsze o kabaju wspomina. Wraz z inauguracją roku szkolnego 2013/2014 uczniowie klas gimnazjalnych rozpoczęli realizację projektu edukacyjnego Szkoła na Medal. Przez cały rok szkolny będą uczestniczyli w dodatkowych zajęciach. Jednym z takich zajęć jest m.in. kółko teatralne. Jest ono reaktywacją Teatru Kabaj, który swoją działalność zakończył po 14 latach ciężkiej pracy w 2003 roku. Matko, jak ten czas leci. W 2013 napisaliśmy razem z firmą Gras projekt Szkoła na Medal. I tam były ujęte zajęcia teatru, nie kółka. Teatru Kabaj. No i znalazła się grupka, która z nami pracowała, wertowała kroniki i prowadziła zwykłe zajęcia od dykcyjne, emisyjne, szaleństwo, etiud różnych teatralnych, zadań aktorskich i zrobiliśmy naprawdę świetny spektakl, ale tylko wystąpił raz ten skład, z tym z różnych przyczyn niezależnych ode mnie. Będę pamiętać tego słonia, który z tyłu towarzyszył dzieciom, olbrzymiego słonia. On zagrał, ale najpierw był zwinięty w rulon, a potem się coś działo z tym. No i nie ma słonia. Ale wspomnienia zostają. Wspomnienia są jedynym rajem, z którego nie można nas wygnać. Dzień dobry, cześć. Może dla tych, którzy mnie nie znają, przedstawię się. Mam na imię Natalia i jakieś 25 lat temu byłam aktorką w Teatrze Kabaj. Dzięki teatrowi mogliśmy spotykać się w innej grupie dzieci. Mogliśmy wyjeżdżać na różne festiwale, już nie tylko jako grupa teatralna, lecz jako widzowie, ponieważ jako teatr byliśmy zapraszani. Kiedy myślę Teatr Kabaj, to czuję odwagę, bo to wbrew pozorom nie jest takie proste wyjść na scenę, zaprezentować się ludziom i nie zapomnieć tekstu. Jeszcze bardziej niełatwe, kiedy jest się dzieciakiem pochodzącym z małej miejscowości, położonej gdzieś na peryferiach Polski. Jakby moje wyglądało dzieciństwo bez teatru, to byłoby na pewno uboższe. Wiecie sami, jak jest ciężko na wsi praca, pole, nie wiem jak teraz, tak, ale wtedy pani Barbara z świetnym pomysłem, aby wyrwać te dzieciaki z tego pola, z tego pasania krów, żeby im pokazać, że jest coś innego. W tamtym czasie Teatr Kabaj był dla mnie takim oderwaniem od tamtej rzeczywistości, ale wtedy jeszcze nie wiedziałem, że nauczy mnie przy okazji poczucia własnej wartości i odwagi. Pierwszym przedstawieniem, które zapadło mi najbardziej w pamięć, było przedstawienie Tymoteusz Cimcim. Grałam tam rolę Liska Rabusia. Dzięki temu przedstawieniu wygraliśmy srebrną jodłę na festiwalu w Kielcach. Wyjazd do Kielc był jednym z moich takich dłuższych wyjazdów wakacyjnych, jak nie jedynym. Wtedy my poczuliśmy się ważni na scenie, że my mamy coś do przekazania, że nie tylko siekamy kalafior, zrywamy truskawki,
wracamy z pastwiska z krowami, ale że mamy coś do przekazania i pani Barbara pokazała nam, że możemy być ważni. Był śmiech i były łzy. To były łzy szczęścia, ponieważ jako dzieci, jako malutki teatr z małej wsi na Podkarpaciu zostaliśmy zauważeni. Zobaczyliśmy Kielce, Strzyżów. Zobaczyliśmy, że coś znaczymy. Dzieci ze wsi. To jest bardzo ważne, że ktoś pozwolił nam uwierzyć w siebie. Czyli pani Barbara nam da zastrzyk pewności siebie. Odwagi, która towarzyszyła mi w późniejszym życiu, podczas egzaminu maturalnego, podczas wyboru studiów, aż zaprowadziła mnie do Krakowa, do miasta, które było moim marzeniem, w którym zawsze chciałem mieszkać i to marzenie również się spełniło. Ja sama mieszkam we Francji z mężem i z 8-letnim synem. Tak się składa, że mój syn również uczestniczy w zajęciach teatralnych. Ja wtedy wiedziałem, że ja wystąpię, że ja będę grał w telewizji. Pewnie mnie tam widzicie czasem w serialach, robię to i kocham to. Ale już wtedy wiedziałem, że ja będę w telewizji. I osiągnąłem swoje marzenie, ale to marzenie zaczęło się w Domu Kultury w Piskorowicach. Ono zaczęło tam się spełniać. Chciałam z tego miejsca wszystkich serdecznie pozdrowić, wszystkie aktorki, wszystkich aktorów i szczególnie panią Barbarę, bez której ten teatr by nie istniał. Dziś z perspektywy czasu jeszcze bardziej widzę i doceniam. I dziękuję przy okazji, że mogłem być częścią tej teatralnej rodziny. Rodziny Teatru Kabaj. Bardzo fajna garść wspomnień, a szczególnie dla osób takich właśnie z małych miejscowości, gdzie no, nie ma tych perspektyw, no, nie ma co ukrywać, nie ma tych perspektyw takich jak w dużych miejscowościach, w dużych miastach, gdzie na każdym kroku można tak chociażby na ten basen wyjść, czy nie wiem, do szkoły muzycznej się zapisać i tak dalej. Dla nas to było naprawdę coś wspaniałego i tu wielka zasługa pani Basi, że no, jako jedna z nielicznych osób chciało się w takiej miejscowości w ogóle prowadzić coś takiego i tyle dzieciaków zaangażować. Tyle wkładu włożyła pani, tyle pieniędzy, bo tak jak sama pani mówi, no to też głównie na pani spoczywało. No i bardzo, bardzo to tak sentymentalnie wspominam, naprawdę. No i pamiętam, byliśmy też w Strzyżowie z jakimś przedstawieniem, gdzie też zdobyliśmy nagrodę takiego dużego zająca. Później ja, idąc do komunii, dostałam to od teatru jako prezent. No i ten misio jest do tej pory. W sumie no ja mało naprawdę pamiętam. Jedynie co pamiętam, to trochę tam pani problemów w internacie stwarzałam z koleżankami. Co mi dało? Na pewno jakieś doświadczenie, właśnie samo to, że zobaczyłam wiele większych miast poza Piskorowicami, wiele znanych osób, jakieś tam przeżycia, w wieku, w którym tam kilkunastu lat pojechaliśmy na przykład na 2 tygodnie do Kielc już bez mamy, bez taty. Pani Basia była naszą mamą, naszym tatą i wszystkim, wszystkie troski i żale i problemy musieliśmy rozwiązywać albo z panią, albo jak coś tam przewiniliśmy, to sami potajemnie. Bardzo mi szkoda jest tego, że nie mogło się to dalej toczyć, rozgrywać, że później się rozstawaliśmy, bo kończyliśmy szkołę podstawową, szliśmy wyżej i nie mogliśmy się rozwijać. Gdyby teraz coś powstało, to z niego chęć, ale jestem za. Powstanie coś? Nie wiem, nie mam jeszcze takich planów. Wspomnienia, jeszcze raz wspomnienia. Tutaj chciałam rzucić okiem na to jedno zdjęcie z zającem. Tym zającem moje dzieci bawią się dzisiaj. Także naprawdę mega. Jak zobaczyłam, to no super. Też nie byłam długo, bo ja dołączyłam chyba w 6 klasie albo w 7, więc tylko do 8 klasy byłam w Teatrze Kabaj. To pamiętam, że zawsze nawiązywać kontakt z widownią. Jak się patrzę na ludzi, przestaję mieć tremę, bo ja ich widzę ich miny i się przestaje denerwować. Właśnie, ja się nauczyłam rzeczywiście dykcja, emisja głosu, praca przeponą, to mi się bardzo na studiach polonistycznych przydało, bo już byłam bardzo do przodu, jeśli chodzi o takie rzeczy, więc na zajęciach z emisji głosu nie miałam z tym żadnego problemu. Ale ja się uzależniłam od teatru.
Ja po prostu wykorzystuję każdą okazję, żeby pojechać do tego, co tutaj widzę i naprawdę nie wyobrażam sobie życia bez tego. Poza tym już kiedy poszłam na studia do Krakowa, cel numer jeden, jakoś wkręcić się do pracy w teatrze i rzeczywiście już na pierwszym roku studiów zaczęłam pracować w szatni w teatrze, byle tylko mieć kontakt z teatrem. Ale to wszystko właśnie jest wina pani, że ja bez teatru żyć nie mogę. Teatr Kabaj to przede wszystkim instruktor tego teatru, pani Barbara Gajewska, bo dzięki niej ten zespół mógł istnieć, mógł funkcjonować, mógł przeżywać to, co przeżywał. Te dzieci mogły zaistnieć jako niejednokrotnie artyści na wielkich scenach i te sceny rzeczywiście stały wtedy dla nich otworem i to, że to właśnie z takiej małej miejscowości, to tym bardziej wielka zasługa i tutaj chciałbym bardzo serdecznie właśnie podziękować pani Barbarze za tą pracę, która niejednokrotnie na pewno była, no tak brzydko może powiem, niedoceniana. Ja zawsze miałem wielkie słowa uznania i chciałem to doceniać. Te dzieci nabrały pewnego i dystansu i myślę, że w życiu też ten Kabaj gdzieś im tam został i teraz to na pewno procentuje w ich życiu. Także jeszcze raz wielkie słowa uznania i podziękowania dla pani Barbary Gajewskiej. Można by postawić kropkę, bo to jest taki ogrom przeróżnych spostrzeżeń, obserwacji i ja ich dalej będę traktować. No może nie jak dzieci, bo zdaję sobie sprawę z tego, że czas upłynął, ale to są moje dzieci, mój teatr. Teatr tam obok nas jest na granic patosu i plagi. Triumfuje Tartif, oklaskuje kto żyw, nikt o królu nie krzyknie, że nagi. Lecz co jest grane, czy dramat, czy skecz, czy tragedia, czy farsa, któż spada? Wiem jak mało kto, że odróżnia je to, w której chwili